Dziękuję serdecznie. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że 21 głosem za Rada przyjęła projekt uchwały, który jednocześnie stał się uchwałą. Przechodzimy do punktu 8. Bardzo proszę, Panie Wójcie, druk nr 17. Dotyczy to tego samego pakietu uchwał związanych z gospodarowaniem odpadów. Myślę, że tutaj nie ma co omawiać, to było omawiane na komisjach. Dziękuję serdecznie, Panie Wójcie. Stwierdzam, że proszę, ja myślę, że tutaj już nie ma też najważniejszych punktów. Pierwszy tego omawianego projektu uchwały. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za tym, aby uchwała nr 3/17/14 Rady Gminy Dobrego dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały nr 7/56/514 Rady Gminy Dobrego dnia 25 września w sprawie regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie gminy Dobiego została przyjęta. Przed podniesieniem głosujemy. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również widzę. Stwierdzam, że jednogłośnie uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 9. Ja myślę, Panie Wójcie, że proszę o potwierdzenie tylko, że tam się nic nie zmieniło. Nic się nie zmieniło, cały czas jesteśmy w tym samym temacie. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę, czy są pytania? Nie widzę. Stwierdzam, że jesteśmy gotowi do podjęcia tej uchwały. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za tym, aby przyjąć tę uchwałę do realizacji. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że jednogłośnie ta uchwała została przyjęta. Jesteśmy w punkcie 10. Jest to punkt numer 19. Ja już nie pytam tutaj pana burmistrza, bo wiem, że ten temat był omawiany. Mam odniesienia. Bardzo proszę Państwa radną. Nie widzę pytań, w związku z czym kto z Państwa radnych jest za tym, aby uchwałą nr 3/19/14 Rady Gminy Dobiego z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 76/5/14 Rady Gminy Dobiego z dnia 29 września 2014 roku przyjąć do realizacji. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciwny? Też nie widzę. W związku z tym stwierdzam, że jednogłośnie uchwałę również mamy przyjętą. Punkt 11 naszego porządku obrad dotyczy druku nr 20, a jesteśmy w tym samym temacie związanym z selektem. Pan Wójt potwierdza, że nie ma do tego żadnych dodatkowych zmian. Bardzo proszę Państwo, czy macie pytania? Nie ma, w związku z czym kto z Państwa jest radnych za tym, aby uchwałę numer 3/20/14 Rady Gminy Dobiego 11 grudnia 2014 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 76/504/14 z 25 września 2014 roku przyjąć do realizacji. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Widzę. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Tylko, że jednogłośnie uchwała została przyjęta do realizacji. W punkcie 12 mamy
ten sam temat. Jest to druk numer 21. On również był, jak zresztą już powtarzałem wcześniej, był omawiany na komisji wspólnej. Nie ma zmian żadnych, kto z Państwa radnych ma pytania? Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za tą uchwałą numer 3/21/14 razy gminy Wojewódzkiego 11 grudnia 2014 roku w sprawie uchylenia uchwały numer 76/500/14 Rady Gminy Wojewódzkiego z dnia 25 września przyjąć do realizacji. Proszę bardzo, głosujemy. Proszę bardzo, kto jest przeciwny? Nie widzę, kto się wstrzymał? Też nie widzę, stwierdzam, że jednogłośnie uchwała została przyjęta. W punkcie 13